odzyskaniu niepodległości Stany Zjednoczone rozpoczęły dynamiczną ekspansję na kontynencie. Drogą podboju lub kupna ziem należących do sąsiadów i Indian weszły w posiadanie centralnej i zachodniej części kontynentu. Ostatnim nabytkiem był zakup w 1867 roku Alaski od Rosji. Rozwojowi terytorialnemu towarzyszył również gwałtowny rozwój ekonomiczny, zwłaszcza północnych Stanów. Oba te czynniki wraz z naturalnym przyrostem spowodowały duży wzrost liczby ludności. Większość nowych mieszkańców stanowiła ludność napływowa z Europy oraz z innych kontynentów. Przyciągała ich do Ameryki możliwość otrzymania za darmo ziem na rozległych obszarach zachodu oraz możliwość pracy w powstających zakładach przemysłowych. Mimo tego, że nowo przybyli reprezentowali różne kultury i języki, udało się w Stanach wytworzyć wielokulturowe społeczeństwo amerykańskie. Jedną z konsekwencji rozwoju terytorialnego Stanów Zjednoczonych była właściwie całkowita zagłada rdzennej ludności indiańskiej. Zdecydowana przewaga technologiczna oraz bezwzględność zdobywców doprowadziła do eksterminacji Indian, którzy ginęli wymordowani lub zmarli na skutek głodu i chorób. Ich resztki wysiedlono do rezerwatów, czyli autonomicznych terytoriów przeznaczonych dla Indian. W połowie XIX wieku Stany Zjednoczone należały do najszybciej rozwijających się państw na świecie. Jednak rozwój ten nie był równomierny. Północ kraju dysponowała rozwiniętym przemysłem wydobywczym, metalurgicznym i włókienniczym. Istniała tam rozwinięta sieć kolejowa, a obszar był gęsto zaludniony i dysponował dużymi zasobami naturalnymi. Na południu kraju dominowało rolnictwo skoncentrowane we wielkich plantacjach produkujących bawełnę, kukurydzę, tytoń oraz trzcinę cukrową. Najważniejszą różnicą pomiędzy obydwoma częściami kraju była jednak kwestia podejścia do niewolnictwa. Na południowych plantacjach niewolnicy stanowili podstawową siłę roboczą. Na północy bardziej otwarte i tolerancyjne społeczeństwo było za zniesieniem niewolnictwa. Ostatecznie postanowiono, że każdy ze Stanów samodzielnie podejmie decyzję co do kwestii stosowania niewolnictwa. Stany północne je zniosły, a południowe je zachowały. Z czasem jednak ruch zwolenników zniesienia niewolnictwa, zwany abolicjonizmem, zaczął nabierać na sile i spór o podłożu społecznym zaczął zamieniać się w spór polityczny. W wyborach prezydenckich 1860 roku zwycięstwo odniósł Abraham Lincoln. Opowiadał się on między innymi za zwiększeniem roli władzy centralnej oraz całkowitym zniesieniem niewolnictwa. Tego wyboru nie zaakceptowały Stany Południowe, które zdecydowały się dokonać secesji, czyli wystąpić ze Stanów Zjednoczonych. W grudniu 1860 roku wystąpiła z Federacji Karolina Południowa, a wkrótce za nią 10 kolejnych stanów. W lutym 1861 roku utworzyły one skonfederowane Stany Ameryki, określane mianem Konfederacji. Nowe państwo przyjęło własną konstytucję oraz dokonało wyboru własnego prezydenta. Od momentu secesji Stany Północne zaczęto określać mianem Unii. W kwietniu 1861 roku Konfederaci zaatakowali należący do Unii Fort Sumter. Był to początek wojny secesyjnej. W pierwszym okresie walk przewaga była po stronie Konfederatów. Zadecydowało o tym lepsze wyszkolenie oraz błyskotliwe dowodzenie generała Roberta Lee. Trudność położenia Konfederacji polegała na tym, że w wyniku secesji większość floty pozostała pod kontrolą Unii, przez co mogła ona rozpocząć blokadę wybrzeża, odcinając tym samym Konfederację od dostaw nowoczesnego uzbrojenia z Europy. Na początku konfliktu obie armie dysponowały podobnym wyposażeniem. Jednak z czasem przewaga w tym zakresie zaczęła być widoczna po stronie Unii. Dysponowała ona zdecydowanie lepiej rozbudowanym zapleczem przemysłowym i technicznym, co umożliwiło wprowadzenie do piechoty na szeroką skalę karabinów gwintowanych, gwarantujących lepszą celność. Kawalerię natomiast wyposażono w broń powtarzalną, czyli wielostrzałową, nie wymagającą ładowania po każdym strzale. Przewaga w sile ognia po stronie Unii zaczęła być coraz bardziej widoczna. Przełomowym momentem wojny był rok 1863, gdy najpierw Lincoln ogłosił dekret o zniesieniu niewolnictwa w Stanach Południowych, a w lipcu 1863 roku Unia powstrzymała ofensywę wojsk Konfederacji w najkrwawszym starciu wojny, czyli bitwie pod Gettysburgiem. Wkrótce potem na czele wojsk północy stanął generał Ulysses Grant,
który zasłynął wcześniej sukcesami w walkach z Konfederacją nad rzeką Mississippi. Dzięki zastosowaniu taktyki spalonej ziemi, czyli bezwzględnemu grabieniu terytoriów, przez które przechodziła armia Unii, doprowadzono do klęski głodu w Konfederacji, co w połączeniu z przewagą militarną północy doprowadziło do kapitulacji południa w 1865 roku. Wojna secesyjna była najkrwawszym konfliktem w dziejach Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że zginęło w niej ponad 620 tysięcy ludzi. Zastosowano w trakcie niej liczne nowinki techniczne, które wpłynęły na zmiany w sztuce wojennej. Wykorzystano w niej na szeroką skalę telegrafy i aparaty fotograficzne. Strategiczną rolę odegrała kolej. Po raz pierwszy użyto okrętów w całości opancerzonych z obrotowymi wieżami artyleryjskimi. Jednym z najważniejszych skutków wojny było zniesienie niewolnictwa. Wolność osobistą odzyskało wtedy około 4 miliona osób. Jednak nie rozwiązało to problemu dyskryminacji, czyli celowego ograniczania praw ludności czarnoskórej. Wojna secesyjna uratowała jedność Stanów Zjednoczonych i pchnęła je na drogę intensywnego rozwoju, dzięki któremu stały się one wkrótce światowym mocarstwem.